Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch566, witam was w kolejnym odcinku Minecraft z Wojtuchem. Tak, i pewnie teraz się pytacie, rozpoczynam odcinek Minecraft z Wojtuchem, czemu nie jestem w swojej bazie, prawda? Tej hobbitowej, że jak tam ją nazwałem. Jeśli nie widzieliście odcinka, to zapraszam, będziecie mieli adnotację gdzieś. No, bo nastąpiły zmiany, ale na początek bym was przeprosił, że niedługo to, nie było tak długo filmu. Bo wiecie, oczywiście wakacje i tak dalej, musiałem się wychillować. W sierpniu miałem zrobić filmik z wakacji, ale niestety coś mi nie wyszło. Zrobię go jakoś inaczej, jeżeli będziecie chcieli, to ja dla was to zrobię. No i co ja jeszcze chciałem mówić? Już w ogóle miałem przygotowany materiał, ale nagrywałem w 50 FPS-ach, no i mi się długo przesyłał na YouTube'a po prostu. Więc po prostu dostajecie materiał z opóźnieniem pewnie, bo miał być tego na początku września, a jest tydzień po początku września, że tak ja to ujmę. No i pewnie już nie w porę, bo się szkoła zaczęła i tak dalej. Dobra, już wyjaśniam, o co chodzi. Więc tak, to jest serwer mój, Vertora i JV Gaminga i Wikoni i postaci, którą postacie kiedyś. Postaci, którą poznacie kiedyś. I tak, to będzie serwer minigrowy dla widzów. Na razie oczywiście tutaj jeszcze nie jest wszystko gotowe. Mieliśmy w ogóle już jedną arenę z Skywalls'u, ale była zbugowana, ale tutaj trolle nam się włamały i po prostu no nie wyszło to za ciekawie. No i dobra. No ale ja wam pokażę, co przetrwało. Bo nie wiem, czy te areny dwie przetrwały, jak coś, to po prostu jeszcze raz zaczniemy pracę. Zasady: nie cheatuj, nie proś o rangi OP. Tak, były masę problemów, bo tam JV Gaming kombinował z MC listą, no i niektórzy weszli i ciągle prosili OP-a i było gówno. Graj fair, nie handluj kontami poza grą, nie proś o rangi, nie spamuj. To akurat... Aha, to się powtarza, dobra. Nie handluj kontami poza grą. Nie wiem w ogóle jak... A, że kontami premium, pewnie, dobra. Tutaj witaj na Omega Games. Warpy. Warp VIP, warp ekipa, warp SW. Tablica ogłoszeń Skywars jest czas na TNT Run. Akurat to nie będzie tak aktualne, ponieważ... Niestety zostało zniszczone, oczywiście. Dobra. A jeżeli chodzi o ten serwer TeamSpeak, to jak najbardziej on działa. Możecie teraz sobie spauzować filmik i wpisać IP. Okej, okay, już jestem, nastąpiły drobne komplikacje i pewnie się już domyślacie, o czym mówię. Niestety. Serwer TeamSpeak oczywiście działa, jest jak najbardziej aktualny, możecie sobie na niego wchodzić. Tam jeszcze są tacy administratorzy właśnie tam z innego serwera minecraftowego, ale nie pamiętam z jakiego. Titanium Craft chyba i tam będą też rangi. Znaczy chyba rangi, bo nie wiem, czy będzie się chciało technikowi robić rangi, bo się pochudziło ostatnio z... Ale dobra, to zostawmy między mną i tak dalej. Dobra. I tak, będę tutaj na tym serwerze, na oddzielnej mapie nagrywał z Vertorem i JV Gamingiem i Wikonią. I będą różne ciekawe rzeczy, ale wam ich nie zdradzę. Vertor je zdradzi, ale już wam powiem, że to będzie fałsz, co to on zdradzi. Bo my planujemy zupełnie coś innego. Oczywiście, to nie oznacza oczywiście te rewolucja w Minecrafcie, bo oczywiście zaraz tu mnie pozwą dzieci Minecrafta, kurna mać.
Chociaż nie mam nowego komputera, to jest smutne, niestety. Nie udało się, może niby się uda za rok albo za dwa, no, ale będę nagrywać i tak. To może się uda GTA 5 załatwić. Już tam JV Gaming mi załatwia. Wszystko JV Gaming mi załatwia. No, no, bo wiecie, bo właściwie JV Gaming to taki ten. Taki wiecie. Jeszcze bardziej zaawansowany komputerowiec. I będę po prostu nagrywać GTA 5. Być może właśnie z Wertorem i JV Gamingiem, ale nie wiem, czy im to pójdzie na kompie. Zobaczymy. Potem plik ma 30 giga i nie wiem, czy mi w ogóle pójdzie. No zobaczymy, się okaże. No i jeszcze. Bardzo polubiliście serię Harry Potter i Zakon Feniksa, którą zamierzam nagrywać. Bo tam dużo osób gadało w szkole i znowu w szkole, że im się bardzo seria podobała. Słuchajcie, ja nie mogę być zawsze w szkole, mi się nie chce o tym rozmawiać ciągle, bo mam też inne sprawy w szkole, chcę się po prostu zajmować nauką, żeby tam iść. Znaczy, możecie mnie pytać, ale głównie właśnie chcę, żebyście w tej społeczności YouTube'owej wyrażali te swoje opinie, żeby te dać je. Jak się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, nie? Oczywiście możecie tam mówić, tylko no wiecie, o co chodzi po prostu. Bo ostatnio właśnie zrobił się bardzo duży nadmiar gadania w szkole niż na YouTubie pisania komentarzy. Po prostu. No i dobra, tyle od moich narzekań. To był po prostu taki na razie odcinek wprowadzający. Jeszcze muszę się ogarnąć z nagraniami za tydzień od tego nagrania powinien się pojawić odcinek z Harry'ego Pottera. No i dobra, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.